Jesteśmy w parku z skansenu. Tutaj są takie zabawy dla dzieci. Tutaj również zabaw dla dzieci. Prawie 100% ekologiczny ten traktor, oprócz ten opony. Tutaj to są te małe wózek do dzieci. Tutaj jest zapach konie, ale ja nie widzę ani kon, ale zapach jest. I kto żyje tam w środku? O ten piękny drzew. Nostalgia. Kiedy chcesz się jechać do skansenu? Ja mam tylko małe ostrzeżenie do każdej kobiet. Proszę, nie zbierajcie szpilki, bo masz bardzo duży problem później, kiedy ja widzę to tutaj. Tutaj jest do ludzi, które mają serce do bryczki. Wóz pogrzebowy. Jak się komuś przez przypadek umarło, to go w takim wózku wywozili. Tu mamy wóz pocztowy, tu można listy przywieźć.
rachunki za prąd na przykład. Na prąd. Ten czas. Dobra, to rachunki za podatek. O. No tak. Tu trzeba cicho filmować, bo to jest też wóz pogrzebowy i tu jeszcze jeden leży w środku. Ale mu nie przeszkadzać. Dwa duże kogute i dwa kury. I bez wojny ten dwie kogute. Dwa kogute, dwa kury i wszystkie cztery żyją razem. I tu jest coś fajnego. Tego to raczej szybko nie znajdziemy. Mamy przekrój pszczoły. Tak to wszystko wygląda od środka. To jest w tym ulu tu w środku, normalnie tu pszczoły są, bo tu jest wejście do środka. Tędy wchodzą przez tą czarną rurkę i tu normalnie pszczoły w środku siedzą. W środku, ale nie będziemy ryzykowali, nie będziemy otwierali. Stąd wzięło się przysłowie ruch jak w ulu.
Ten tekst znaczy, kiedy masz jeszcze swoich rodziców, to ciesz się i dziękuj za to Bogu. Są mi drewniane buty, żeby nie było, że ich nie ma, także są. Mamy łóżko. I tu jest klakier.
Następny zabawka dla dzieci. Bir, 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 olmuş falan falan. Sprzęt niesamowity.
A najlepsze to teraz zobaczycie tu obok. Takie rzeczy bym chciał mieć w domu. No to akurat nie, ale to. To. Moment, moment, najpierw. To jest coś. Ceramiczne. Wszystko z ceramiki. Tak jak te bunczloki, gdzie się ogórki kiszy. Super sprawa. To 150 litrów. A tu jest 400 litrów. To dla porównania. Oj, przydałby się taki baniak. Tylko nie wiem, kto by był w stanie ten baniak podnieść. Bo wydaje mi się, że sam baniak waży naprawdę sporo. Kochanie, zrobię ci herbatki. Tak, proszę bardzo. Bo już wodę nagrzałem. Tak, dzięki. Ty już zupkę jeszcze masz gotową, jakbyś chciała. Dziękuję. Aha. Bez mięsa. Ale po co ty mi robiłeś kawę? Bo nie piję kawę. I po co ty jadłeś tak dużo jaj? Tylko czy zostaje? I kiedy ty startujesz na ten pracę tutaj? O nie, to ja podziękował. Bo ty wiesz, że ja tylko robię pracę na dwór. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tu są ściany wszystkie gliną zrobione. Idealnie. Wszystko na równo, sama czysta glina. Jak i ściany, tak i sufit. Wszystko jest gliną zrobione. Każdy jeden pokój. Cały domek. Nawet podłoga jest z gliny. Kto się zauważył. Tu jest dość ciekawa umywalka, gdzie można sobie ręce umyć. Naprawdę duża. Taka konkretna, cała z kamienia, na oryginalnej szafce z cegieł. I tu mamy jeszcze... Ale oni są bardzo spokojnie. Bo one teraz nas obserwują, kto mi tu wszedł do domu. I tak jak tu widzimy, tu się w te puste przestrzenie, najpierw konstrukcja, puste przestrzenie patyki i w patyki ładuje się glinę.
Dobra, to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Także tyle na dziś i pozdrawiam Was biała dama z Białego Dworu.